Głogowia, Głogowia zaczyna nowy sezon od zwycięstwa 3-2 nad Błękitnymi Ropczyce. Troszkę nerwów pewnie kosztowało. Po głosie słyszę, że i zdrowia ten mecz. Oj tak, mecz bardzo zacięty, dlatego można powiedzieć, że straciłem troszkę głos. Bardzo fajnie, cieszę się, że wygraliśmy. Byliśmy nastawieni tutaj w tym meczu. No cel był jeden, tylko zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że Ropczyce są dobrą drużyną. Weszli, wzmocnili się też, mają tą siłę ofensywną, można powiedzieć, że bardzo dobrą. Co pokazali w tamtym sezonie w dębickiej okręgówce. Wygrali ją i dlatego nastawialiśmy się tutaj na bardzo ciężki mecz. Wynik 3-2, no to chyba to też podpowiada, że nie było łatwo, ale zwycięsko i cieszę się, że zgarniamy 3 punkty, oby tak dalej. Troszkę daliście się zaskoczyć na początku meczu, prawda? Tak, daliśmy się zaskoczyć, no oni fajne akcje konstruowali ofensywie i szybko grali piłką. I z tych właśnie, z tego szybkiego gry piłką w ofensywie zrobiło się dwa nasze błędy, po którym wyszli chłopaki tam z Ropczyc sam na sam, wykorzystali to, ale też się cieszę, że przegrywaliśmy 1-0, daliśmy szansę, daliśmy sobie szansę i stwarzaliśmy sytuację, było 2-1, później było 2-2. W szatni sobie powiedzieliśmy, że ten mecz jest do wygrania i tak wyszliśmy na drugą połowę, no i inkasujemy 3 punkty. Bramki, dwaj zawodnicy, którzy są już od was z wami długo, czyli Płonka i Płonka, ale też nie jeden nowy nabytek Mytych również popisał się trafieniem. Rozumiem, że zadowolony pan jest z jego występu. Nie, ogólnie bardzo, Paweł. To był jego taki debiut, można powiedzieć, że w poważnej piłce, bo to już czwarta liga, to już można powiedzieć, że bardziej poważna niż liga okręgowa. Bardzo fajnie się zaprezentował, właśnie mu tutaj pogratulowałem. Świetnie grał w linii pomocy, wychodził do piłek, dużo prostopadłych, zakończył ten mecz strzeleniem bramki. Wierzymy tutaj w niego i mamy nadzieję, że to będzie solidne wzmocnienie. No i tak, i bramki też strzelili nasi etatowi zawodnicy ofensywni, czyli Płonka i Płonka. W ogóle też chciałem chłopaków pochwalić bardzo za ci, którzy weszli, że zagrali dobry mecz i dobrze weszli w ten mecz. Nie ustępowali tym chłopakom, którzy grali w pierwszym składzie. Pierwsze zwycięstwo to taki dobry prognostyk, myśli pan, przed tą rundą, no bo nie będzie ona łatwa. Ta czwarta liga wydaje się być dość mocna w tym sezonie. No, powiem panu szczerze, że nie pamiętam chyba tak mocnej czwartej ligi. No, bardzo tu jest dużo zespołów, które będą się bić o awans. Ciężko wyłonić nawet jakieś tam jednego faworyta, no bo jest i Lubaczów, i pewnie Sanok, Stal Łańcut, Kosmos. No i my też chcemy na pewno się włączyć gdzieś tam o wyższe cele grać. Mam nadzieję, że tak będzie. Trudno Spadkowicza wyłonić, bo zawsze z tych Beniaminków się wyliczało, a tutaj Beniaminkowie, sam pan powiedział, to kandydaci do awansu. No by Beniaminkowie także mega mocni, no to przykład nawet Ropczyc. Dawniej jak tam wchodzili, no to gdzieś płacili to Frycowe, tu już Ropczyce się bardzo nam postawili i myślę, że tutaj spokojnie będą ugrywać punkty w dalszej części sezonu. Jakoś ich tutaj nie do spadku nie typuje. Ciężko na razie wskazać, bo myślę, że parę kolejek pokaże, kto tam walczy o wyższe cele, a kto troszkę o niższe. A o co walczy Głogowia? Głogowia walczy o to, żeby przede wszystkim wygrywać każde mecze, żeby grać z meczu na mecz coraz lepiej i piąć się też w tabeli. Chcielibyśmy na pewno gdzieś tam się włączyć o górną część tabeli, myślę, że tak można powiedzieć obiektywnie.